Lecim, trzy. Lecim, lecim. Siemane, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Among Us. Zapraszam wszystkich na początek do lajkowania, subowania, rozbijania na Twitch TV, Szajbiak, link w opisie, polecam serdecznie. Jestem neutralną rolą, zobaczymy kim będę. Jestem Wulturem, o, lubię bardzo Wultura. Lubię go. Bo można fajnie się wpierdzielić i wpierdzielić wszystkie ciała. No dobra, zaczynamy sobie fajnie. Super rola na start, więc co? Gaśnie światło. Ja bym sobie kogoś, ale nikt nie wali. Najgorzej. Dobra, zróbmy sobie tutaj niby taska. Walnijmy sobie garlic. Okej, okay, ktoś tutaj włączył tego. Włączył kamuflaż. Pójdźmy sobie na lewą stronę, bo tutaj jest więcej osób. I może akurat będzie jakieś ciałko do zjedzenia, bo bardzo miło. Jest to jakieś ciało, mamy delwek, co jest tu bardzo dużo osób, ale kurde, żadnego ciała, najgorzej. To ja nie powinienem biegać tam, gdzie jest najwięcej osób, bo od razu to zgłoszą i albo będą zobaczą to, że jestem Wulturem i zjadłem to ciało. O, 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 o. Beniam. Idealnie. Jeszcze trzy ciała mam do zjedzenia. I to model by zginął. O, kolejne ciałko. Smakowicie. Palce lizać. Ej. Beniam. ale pyszne ciało. To jeszcze chce mi się poświęcić. No nie, no zgłosił to, nie mogę, ale sad. To jest? A tak ładnie mi się ciało jadło. Zjadacza ciał i widziałem na Vitalsach już dwa dedy. No. Więc wolałem to zgłosić. Nie dacie mi pograć, nie? Nie dacie. XD. Nie dacie mi dzisiaj pograć. A Delwek zginął, o. Chyba 3 albo 4, nie pamiętam. Dobra, na ile zostawione. Macie jakieś podejrzane informacje, którymi się chcecie... Żółty to przeklęty kolor. Za mną biegał klapież całą rundę praktycznie, więc raczej nie zabił. Ja dużo osób widziałem po drodze. Ja z Abim chwilę biegłem. Ja mogę powiedzieć, że z chwilę z Abim biegałem, no, potem... No, jak biegaliśmy do laba, to byłem ja z Mordlaxem, potem ja pobiegłem do Specimena. Wcześniej jak biegłem do lawa, to spotkałem Matema i Klapka, którzy biegli w drugą stronę. Spotkałem przez chwilę Amonga. Jak był reaktor, to spotkałem Vexiego, który biegł na prawy reaktor. Właśnie, swoją drogą z kim naprawiłem prawy reaktor? Bo nie pamiętam. Chyba z Vexim. Z Klapkiem. A Vexi gdzie pak to pobiegł? Jak nie zrobił tego? Nie mam pojęcia. Jak nie robił reaktora? No bo biegł na prawą stronę. Ja chyba do lawa pobiegłem. Ciekawe, no to po co biegłeś do laba, jak był reaktor? Vexi, a jakie miałeś zadania, to po prostu ci powiem, jak się nazywa to pomieszczenie. Ale ja wiem, gdzie ja pobiegłem, tylko ja po prostu nie pamiętam. Bo ja cały czas sobie myślałem, dlaczego ATM nie naprawia reaktora, skoro jest inżynierem, ale chyba nie jest. Dobra, kwestia jest taka, że wydaje mi się, że Vexi jest impostorem albo jesterem. Kwestia, że... Ja bym go wygłosował, bo wygrał. Jest, czemu miałbym być? Dobra, powiem wam tylko tyle, no jakby na pewno jest. Znaczy, ATM mnie frustruje. No ale wiecie, jak wyrzucimy teraz zjadacza ciał, to impostorzy wygrają po dwóch killach, po double killu, więc... Ej, ale takie pytanie. Amongo? ATM może chce wygrać. Amongo, no. Takie pytanie. No. Tak, biegłem z długo już były rundę. Te ciała, czy nie? Co mówisz? Długo już były te ciała, czy nie? Tak, znaczy pierwsze ciało długo, a kolejne ciało chyba kilka sekund, no. A potem było zniknięte na ten, na szaro. Nie no, mi się wydaje, że Vexi jest impostorem. To niech ci się wydaje, skipujcie. Czemu Vexi impostorem? Halo, oho. Widzicie, jakby co to jest AB i to może być ATM, ja nie wiem. Tak, to oni mogą być, kurde. No nie, z czym ci ATM. Nie no, przecież ATM biegał cały czas z klapkiem. No. Jest już zajebałem mu detektywa. Dobra. Żenada. Szanada.
Dobra, wydaje mi się, że rzeczywiście on był impostorem. I dobrze wyrzuciliśmy. I teraz drugi tak naprawdę zabije kogokolwiek i ja sobie podbiegnę i zjem to ciało i będzie gituwa. Dziękuję ci bardzo, Tuziol, za 100 bicików. Serduszko dla ciebie, dziękuję ci bardzo. Co jest? Vexy był zjadaczem ciał. Powiedział, że to jest AB i prawdopodobnie ja, bo myślał, że ja, bo go forsowałem. No ale generalnie, skoro był zjadaczem ciał, a był na pewno, to AB widział, w sensie, że AB zabija pewnie, tylko zjadł sobie to ciało i nie powiedział. Nie. I go wygłosowaliśmy. Czemu? Ja powiedziałem dokładnie, co robił, dlatego się zapytałem, czemu nie pobiegł na prawy reaktor, jak biegł w stronę prawego reaktora. Go oskarżałem, bo właśnie miałem wrażenie, że jest impostorem, a nie zjadaczem ciał, bo tak to by było bez sensu. Niby jest możliwe, żeby to był albo AB, albo ATM. Teraz... Czy chcemy aż tak rezygnować, czy na pewno chcemy... Mówiłbym to, że kurde, żeby forsować zjadacza ciał, kiedy... Powiedziałem, żeby nie forsować zjadacza ciał, kiedy zostaje 6 osób i może polecieć double kill, jest po gierce. Ale mi się wydaje, że Vexy był po prostu impostorem, a nie zjadaczem ciał. A później powiedziałeś, dobra, to jednak Vexy. Właśnie, tak no to... nagle z dupy powiedziałeś to. No, że Vexy był impostorem. Ale czy na pewno chcemy ryzykować, żeby wywalić kogoś? Tak, trzeba kogoś wyrzucić, jak Vexy nie był, więc ja bym AB'ego wyrzucił, bo na niego są największe podejrzenia. Ja zajmę detektywa Vexowi w pierwszej rundzie. Ja byłem shifterem. Ja byłem shifterem i zarąbałem detektywa temu Delvexowi w pierwszej rundzie. Ale nie mamy tego potwierdzenia, bo Delvex nie żyje. No wiem, no. Ale no, tak było. No to ja nie wiem, czy to jest taki dobry na pewno, strzał. Kiedy ATM, kurde, próbuje teraz na mnie forsować głosowanie. Ej, dobra, bo tak czy tak jesteśmy w dupie, jeżeli nie wygłosuje. No ja uważam, że tak to jest ATM, który próbuje forsować za wszelką cenę głosowanie, no. Si powiedział, że to albo ty, albo ja, więc jakby... No to w razie czego ATM możemy wywalić. Jak to jest ATM, no to po prostu mamy GG chyba w tym momencie. Nie, no kurde, szkoda. W sensie, no nie przyznałbym się do tego, że jestem zjadaczem ciała, bo i tak by mnie wyrzucili. No a w ogóle Mardlax i Quick są, więc no to już w ogóle szybko poszło. No cóż. Ajajaj. Szkoda. Zabiliby jedną osobę, jest kwestia, że mógłbym to jeszcze wygrać. Nie wyrzucili mnie z dupy, no mieli jakieś podstawy, no kwestia, że byłem tym zjadaczem ciała i ciężko mi było się jakby, kurczę, ogarnąć. I w sensie... Jakoś inne podejście mieć. Ja byłem zjadaczem ciał. To nam wyszło. Wyszło to quick. No to ja nie rozumiem, że taki Mardlax się zabija w pierwszej turze, AV przychodzi, a zjem sobie Delvexa jeszcze. Zjadłem dwa ciała w pierwszej rundzie, no. Widziałem. Ej, Delvex, bo ja chyba ciebie zabiłem, czy Spokstera? A mogę nie, mnie zabił Mardlax, brutalnie, w pierwszej rundzie. Sam kolor. No ale kurde, ty mnie zabiłeś i chwilę później przyszedł AB, o! No tak, no wziął i... No ja leciałem do tych ciał, kurde, czekaj, muszę zobaczyć, na ile on jest ustawiony z jedzenie ciał. Na trzy, kurde, to zabrakło mi jednego, żeby wygrać. Ajajaj. Ta, trzy. Ty, to ja ostatnim razem też, kurno. No zabrakło mi jednego killa, ajajaj, no miałem nadzieję, że Vexy był i byśmy łatwo to zrobili, a że ja bym to łatwo zrobił zjedząc ich. To były bardzo dziwne te oskarżenia. Co, to Lasik jest, czy jeszcze? No zobaczymy, ja bym jeszcze z dwie zagrał, bo tak później przyszliśmy, to żeby zagrać jeszcze za dwie i potem Piggy Hunt. A to jest darmowa gra, czy trzeba kupić? Darmowa. O. Będziemy w ogóle właśnie wracać do Piggy Hunta. Dawno też zagraliśmy dwa odcinki, bardzo mało tego kontentu z tej gierki wykorzystaliśmy, więc prawdopodobnie pogramy sobie właśnie. Jeśli chodzi o YouTube'a, no to nie wiem, kiedy wleci z tego odcinek. Pewnie niedługo. Może nawet jak ten odcinek wchodzi, to już jest. Zobaczymy jeszcze, jak to ustawię z publikacją. Ale dawno właśnie nie graliśmy w Piggy Hunta, mało praktycznie co w niego graliśmy, więc myślę, że może być to fajny content, żeby właśnie sobie w niego trochę popykać. Ustawimy się na tych kablach i rzucimy sobie tutaj czosnek, żeby na wszelki wypadek przed wampirem mieć jakieś ubezpieczenie. Lecimy sobie do O2. I to jestem z niczym, muszę sobie ogarnąć, które taski robić po kolei. Żeby tak na koniec mi zostało nagle download, kurde, że 3 godziny będę download robił. Dobra, zróbmy to. Mamy tak, tutaj nam zostały kabelki. Gdzie? Zaraz zobaczymy. Admin. Witaj Legion. Dosłownie przy stoliku, czyli ktoś wyskoczył mu eventem pewnie w adminie z możliwe laba lub... No pewnie z laba.
Ja jestem w elektryku, teraz? Włączyłem światło. Widziałem AB'ego w elektryku, nie zrobił tego rzeczy. Kwestia, widziałem Mardlaxa wcześniej w labie, jeszcze ktoś był w labie? Ja byłem. No to Spokster z Mardlaxem byli w labie, ale to już było jakieś 15 sekund temu, czy nawet 20. AB, ja mam pytanie. No. Czy ty przechodziłeś przez specimena? Nie, nie przechodziłem. To mam podejrzenie, że na pewno wiem, że wydaje mi się, że Amon go przechodził specimenem w stronę admina. Bo no coś mi na ułamek sekundy mi mignęło coś niebieskawego. Mini Spox przychodził z specimena do laba niedawno. A to nie, nie, w specimenie nie. Do admina. To ty właśnie od kibelku przechodziłeś. Ja od kibelku, jak ja byłem w elektryku. Nie no, no akurat znaczy, był no, no nie ATM. Wiem gdzie on był, ja go nie widziałem jako, jak ATM byłem w elektryku. Podejrzany jako tester. Nie. No to tak, no ja mam podejrzenia, że mi się wydaje, że może Amon go przechodził przez specimena w stronę admina, więc jak to był kill na adminie, to ja bym go wrzucił do kręgu podejrzanych. Wydaje mi się, żeby to był kill, w sensie, skip, że dajcie. To jest specimena sobie wyszedł, wydaje mi się, że to jest klasyczny kill. Ej, dajcie jeszcze czy skip i zobaczymy węga. Ten. I co zobaczymy? Zobaczymy, no, w sumie to nie zadziała. No nie, głosujcie na ATM-a. Nie no, kwestia nie, to nie jest ATM. A. Nie wydaje mi się. Głosował na Delvexa. Jak zwykle, ATM pewnie. Impostor! Pewnie ATM, no. No ATM zawsze na mnie głosuje. Najgorzej. Dobra, lecimy dalej. Trzeba tak, download teraz sobie zrobimy. Chyba zostawię sobie dwa taski w O2. I po prostu potem wrócimy tutaj. I w sensie będziemy mieli bardzo blisko do admina. Okej. Okay. Tutaj mamy ATM-a. Kurde, trochę się cykam tego ATM-a. Teraz tutaj pobieg do świateł, okej. Okay. Ja się cofnę do komunikacji i zróbmy sobie upload. No i co, lecimy potem zrobić kabelki, zostawiamy dwa questy w O2. Chociaż nie, chyba od razu, nie, nie wiem. Nie wiem kiedy, chyba jak zrobię przedostatniego taska, to mu wyskakuje, że robię ten, że zaraz będę go widział. Będę widział impostorów. No dobra, szybka akcja. Robimy sobie kable. Dobra, zrobione i lecimy sobie w takim razie dwa ostatnie taski. Ty Kosiarz. Zostało nam O2 i zrobimy sobie te dwa taski w O2. I potem lecimy sobie prosto do przycisku. Najpierw zrobimy butle. Teraz nie wiem kurde, czy oni mnie widzą już, czy dopiero teraz będą mnie widzieli. Dobra, no na pewno teraz już mnie widzą impostorzy. Dawaj, 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 dawaj. O! A! Dobra, 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 dobra. Spokojnie, spokojnie, mamy to. O! Dobra! Udało się! Żółty, żółty jest impostorem. To jest mini Spokster. Mini Spokster. Ej, nie, on był przed chwilą, kurde, przy kamerach. Jak on mógł? No bo jestem snitchem i miałem strzałkę do niego i kurde, bałem się, że chce mnie zabić. No i no po prostu, no widziałem, że to on, no. A, no spoko. A drugi gdzie był? Drugi? Nie wiem, miałem tylko strzałkę do jednego. No nie, bo AB dostaje tylko do jednego, do drugiego chyba już nie będzie miał. Albo do drugiego będę miał po tej rundzie. To zaraz się dowiemy. No ale ja będę musiał spierdzielać. No nie, to jestem pewien, że to był Spokster, bo był u mnie na O2, jak robiłem zrzucanie śmieci i akurat, kurde... No co? Żegnaj mnie, Spokster cały czas stał w jednym miejscu. Nie wiem, czemu on za mną nie biegł z drugiej strony. Ja myślałem, że on za mną biegnie, tak biegł do tego przycisku spanikowany. To Spokster cały czas stał w jednym miejscu. My mamy jakiegoś majora chyba, bo tak dużo głosów było. Drugiego impostora nie widzę. Albo jest Jackal z sidekickiem, też jest taka szansa. Jest 30%, ale zawsze może tak być. Ale kile bardzo rzadko padają. Więc kurczę, nie wiem. O, ktoś wyłączył kompsy. Nie podoba mi się to. Lexia Mongo. Dobra. Dobra, zrobione. Co się dzieje? No masz czy nie? Nie, nie mam. Nie mam drugiego. No nie będzie miał drugiego, tylko pokazuję mu jednego. Delvex, co ty byłeś? Złodziej.
Co ja? Czemu to od razu ja? No bo jak nie ty, albo, to jesteś ty. Albo z drugiej strony też jest kwestia taka, że może być po prostu Jackal z sidekickiem i zabili jednego impostora, drugiego wyrzuciliśmy i jest jeszcze Jackal z sidekickiem. Ej, chyba że ten Jackal czy sidekick zamienił impostora. Albo zamienił impostora, tak też może być, no. I mógł zginąć. Ale dlaczego Delvex? No bo jak nie zarabiałeś impostora, to znaczy, że jesteś impostorem. Ale po czym to wnioskujesz? Nie no, czemu wygłosowujecie Delvexa? No spokojnie, jest 7 osób, nie wyrzucajcie. Mamy wyrzuconego impostora. Kwestia jest taka, że no zostało nam mało tasków, jak na jednego impostora. No i sidekicka albo Jackala. Jeśli jest Jackal i sidekick, no to wtedy to będziemy myśleć. Znaczy... Nie słapuj. Jakby tak słapnąć Delvexa i ATM-a. O, dobrze, tak, zrób to, zrób to. A to się okaże, że na odwrót zostaną wygłosowani. Pamiętaj, że ja się... Co jest? Czemu na mnie? What the fuck? Czemu Amon go dostał tyle głosów? XD, jak nie wiem. Głosowali... Do Majora pewnie. Ej, Major jest, bo właśnie, Major, bo w wcześniejszej rundzie było za dużo głosów. Dobra, niech oni sobie taski robią, no. Ktoś już włączył światła, nie wiem po co. Dobra, naprawione. No i co, lecimy sobie na kamery, popatrzymy sobie, no. Nic mi nie zostało w życiu, Mordlaxa mamy na dwa. Lecimy sobie, aha, tu są 4 osoby, razem ze mną, teraz już 5. Dobra, spierdzielamy stąd, idziemy do Vitalsów zobaczyć. No i przy okazji, oho, kto za mną leci? ATM za mną leci, ale to ATM cały czas za mną leci. O, to się raczej nie boję. Jest jeszcze Delvexik. Dwóch Office, trzech Office. ATM, Delvex, ja. Jeszcze jedna osoba jest w labie. 3 osoby są w labie i 3 osoby są tutaj. Gdzie? Mogo. Dobra, teraz kwestia, że my w trójkę byliśmy w adminie, wy w trójkę byliście w labie, więc no... No to ogólnie to śmieszna sprawa, bo sobie przybiegam do laba, widzę, że od tej windy takiej, tych drzwi odbiega sobie Amongo, a między drzwiami leży czerwone ciało. Nieprawda, on się wyrąba po prostu, nie, przewrócił co się. A gdzie Vexy byłeś? Gdzie byłeś Vexy? Vexy jest swaperem, no to... No tak, Vexy jest swaperem, no dobra. Amongo. No, bądźcie moje kurde mizeria, naprawdę, taka akcja się odwraca. Ej, ja bym się bał, że on może być tym jesterem. Nie, no to, nie, jeśli to, to jeśli Quick, to, proszę, jeśli Quick nie jest, no to wszyscy... No ale to... Quick, ty widziałeś, że on go zabił, tak, czy... Tak. No ale wiesz... Ja na Amonga mam podejrzenia z pierwszej rundy. Się sam przyznał. No ale może być jesterem. Nie wydaje mi się. Widziałeś animację, a nie ciało leżące. Jezus Maria. Ale nikt inny nie zabił, my w trójkę byliśmy. Delvex, ATM i ja byliśmy w adminie, no. I ty, bo jesteś stoperem. Więc no, jedyne co mógł zrobić Quick, to że kurde, powiedzieć, że to on zabił, zabijając na jego oczach. Tak czy tak? Co się tu odziewało? Ale Jackal miał klapek, co ty się odwaliło? O, jest Jackal i Szajski był, no. Słuchajcie, co się tutaj różnie odwaliło. Jestem sobie Jackalem. I sobie po prostu idę sobie do admina. No i patrzę sobie, a Mongo sobie stoi przy adminie. No to sobie myślę, zatrudnię go na sidekicka. W tej samej chwili Amongo mnie zapierdala. No nie, ale sad! Ja się tam zdziwiłem właśnie, kurde, ale... czemu jestem sidekickiem. Ale sad! Ej? Dobra, jeszcze dwie osoby. Dobrze, powiedziałem drugą wersję z trzech, co mówiłem. No, no tak właśnie myślałem, że... Ale myślałem, że Klapek był impostorem po prostu. Amanda? Ja myślałem, że właśnie nagle, kurde, jestem sidekickiem, a tutaj Klapka... Jeszcze jedna osoba. Amongo, ty zabiłeś w pierwszej rundzie tam w adminie? Tak, Klapka zabiłem właśnie, a on mnie jako... Ej, tak, to właśnie, bo mi się... Widziałem, że coś mi niebieskiego mignęło kątem oka. Strasznie długo kile nie leciały, bo byłem sirem i nie miałem niebieskiego. Gramy Laścika. Torba. Ostatni świnia teraz. Trickster, okej. Tak. Dobra. A ile ta gra waży, żeby mógł zainstalować? Niecały giga chyba. To jest chyba z 500 mega mi się pobierało. Zamieniony zostałem w sidekicka. To niekoniecznie dobrze, wolałem chyba Trickstera, wiecie? No ale dobra, no zobaczymy. ATM zabił.
co? Gdzie? Jest, tym razem nie ten żółty. Gdzie? Teraz kto był drugim impostorem? Kto był przy temperaturze? Kto był impostorem? Kto był impostorem? Nie, jestem przy temperaturze w adminie. Co? Czego zabić? Co? No jestem przy adminie. Ale ja byłem na witasach, teraz tym robię temperaturę przy adminie, gdzie? No nie, jest chyba temperaturę pomyliłem. No nie. Ej, morfa. Morfling. Ej, czekajcie. Brązowy ze mną bieg, mógł pobrać moją próbkę. Na początku. W sumie? No, mogło tak być, rzeczywiście. Ale co? Że pobrał próbkę i po prostu się zmorfował w Atema. On biegł w prawo później. Czy ktokolwiek może potwierdzić wersję tego, że Atem był przy drugiej? Ja biegłem z A-Beam na początku i z Klapkiem tak, i właśnie tak, A-Beam nie pobrał mojej temperatury, bo A-Beam wbiegł do elektryka, ale Klapek ze mną biegł i później Klapek pobiegł w prawo, ja na dół i... Przepraszam, gdzie ja pobiegłem w lewo. Ja biegnę w kierunku elektryka i jak ktoś mi drzwi przeklejam, kurwa zamyka. Ja otwieram i schodzę potem na dół. Ej, takie pytanie, czekaj. Klapek... Biegałeś w trójkę z A-Beam i Atemem, tak? Tak, coś takiego chyba tam było. Ja wbiegłem do elektryka i sam zostałem, no. No on wbiegł do elektryka. Ktoś tam zamknął drzwi. No tak, zamknął ktoś drzwi, no tak. Ty pobiegłeś w prawo, a ja w dół. Klapę. Nie, zacząłem ja na drzwi. Kamerach. Otworzyłem drzwi i wszedłem dalej. Ty, Atem, trochę śmierdzisz. Nie, no, dla mnie bardziej Klapek jest tutaj morflingiem jakimś dla mnie. Oboje wyglądają na brązowy kolor. Mówię, on ze mną biegł długo bardzo, jakby pobierał moją próbkę i pobiegł od razu w prawo, ja w dół i w prawo, ale tam do admina. Musicie wziąć pod uwagę, że Atem potrafi stosować ośmiopoziomową psychologię i prawdopodobnie, on jest morflingiem, a co było, jeśli Atem jest morflingiem, a on się nawet nie przebrał, tylko zabił kogoś i powiedział, że ktoś się za niego przebrał. To byłby ten poziom... No to gdzie Klapek skończyłeś? Skończyłem przy dolnym drzwiach. Dajcie skipa na razie. Niemożliwe. Dobra, ja skipuję. Możliwe. Tak, i dwa głosy, dzięki. Nie ma za co. To jest duża szansa, że on jest impostorem. Klapek jest drugim impostorem. Jeśli ATM nie wyleciał, trzeba walnąć Klapka. Tylko problem będzie taki, że wtedy na pewno sforsują ATM-a. Więc no nie, tak źle i tak niedobrze, no. Kurde, trzeba się po prostu z dala od Klapka trzymać. I tyle. Ktoś się nie wycieszył chyba. O, mogę też szeryfa udawać. O, dobre. To zrobię, o. Tylko kurczę gorzej, jeśli ktoś jest szeryfem. To wtedy rzeczywiście psyps. Week. No, Mardlex nie żyje. Ja widziałem Quicka. Dobra, zaraz. Trzeba znaleźć Klapka. Delvex zginął sekundę temu praktycznie. No bo ja jeszcze jak byłem na Vitalsach. Marlex stary. Dawno, tak. Ja patrzyłem na Vitalsy. Ktoś był właśnie na kamerach, Delvex. Biegnę na kamery, bo myślałem, że może tam gdzieś właśnie padł kill. I kurde, spotkałem Delvexa, który chyba no umarł no może 5 sekund temu max. Sekundę dosłownie, może dwie. No tak, no bo jak jeszcze biegłem, to jeszcze było włączone ten... to jeszcze były włączone kamery, więc wydaje mi się ogólnie, że ktoś po prostu zwentował szybciochem. Marlex to trochę starsze ciało. Ale... No tak, no, na Vitalsach już nie żył Madlek, jak patrzyłem. Ej, ile ciało może mieć stare? Sekund. No z dużo, z 20 już. No... To Quick mógł w sumie też to Quick zrobić. Quick był... Quick wbiegał do laba. Nie, Quick raczej chyba nie. Quick wbiegał do laba, ale dużo później. No raczej właśnie jakieś 20 sekund temu, coś takiego. Raczej bym nie reportował ciała mojego kolegi impostora, który na moich oczach i chwilę później Vex jeszcze wbiega. Ale ty nie reportujesz żadnego ciała i w ogóle pierwsze ciało padło tak szybko, że ktoś mógł być baitem i po prostu Quick spanikował i powiedział, że mnie widział. Ale ja byłem z Quickiem wtedy. No to widziałeś mnie też, jak ja zabijam?
Wiesz co, ja byłem trochę za quickiem, ale tak mi się wydawało. No ja, zresztą w Exi raczej widziałeś, że żadnej animacji nie miałem. No nie, no mi się wydaje, że i tak klapek jest za tą pierwszą rundę. Nie, tego klapek nie mógł zrobić, klapek, bo klapek był właśnie przez długi nie. czas. Ale w pierwszej rundzie? Ja broń... No nie w pierwszej no rundzie, tak, no, teraz. Ale ja teraz. Mówię w pierwszej teraz rundzie. Dwa kile padły, więc no. Ja mam taką... No ale jest odstęp teorię... ponad 20 sekund, więc mógł to zrobić jeden impostor. Ja mam taką teorię, chyba, że mamy problem, bo jest lawyer impostorów, tak szczerze. Jest jakiś lawyer, ale generalnie to tego, no. W pierwszej rundzie to jedyny, kto mógł pobrać moją próbkę, mówiłem, że nie jestem, to był klapek, bo tylko przez niego przebiegałem. Jeszcze AB'ego widziałem, ale AB jakby nie dotknął mnie. Jeszcze ja jestem prawie przekonany, że nie padłem. To jeszcze skipnął i trzymał się nie, nie. Vitalsa. Nie, no tego nie można skipnąć. Nie można z nieruchomego. O, quick, coś tutaj. Jeden zły wybór, zrobiłem double i przegraliśmy. Nie, no ale to teraz wystarczy double i jest po robocie. Jakbym miał więcej czasu, to bym powiedział, ale ATS... Musi być, serio. No to po robocie. O, dobra. Trzeba klapka walnąć. Tylko ja mam chyba większy cooldown. No ja mam 25, a on ma 22,5. Ale może się nie zorientujesz, że chcę go walnąć. Kurde, muszę pamiętać, że on ma 2 sekundy szybciej. Dobra. Idziemy go walnąć. On był chyba drugim impostorem, z tego co pamiętam. Kurna, wyszedł, no. Ale źle! Najgorzej. Dobra, walimy pierwszą lepszą osobę, jaką napotkamy. Dobra, już teraz nie. Aj chuj, no. Uciekł mi, no. Ktoś zarąbał Weksiego przy przycisku. No to ja nie ja napewniam się chyba teraz. No to jeszcze... Gra się nie skończyła, więc jednego... O, Quick nie żyje. Czy jednego impostora wyrzuciliśmy? No, mówię wam, no za pierwszą rundę ja mówię, że to jest kurde... Klapek. Chyba ja teraz nie mogłem zabić, klapek, jako no. Jedyny naprawiłem światła. Nie możemy, a mogą się w dwójkę ja potwierdzać za TM. Ja ciekawostkę, że Spooks był szeryfem, a ja jestem deputy, no. A, był szeryfem? No to musi to wziąć, no, bo AB nie pobrał mojej próbki, a... No, znaczy może... No nie, no, no. Dobrze, że to... Nie, no, w pierwszej rundzie, no, byłem download robiłem jedynie, tyle zdążyłem zrobić. I to cztery osoby przebiegały praktycznie przeze mnie, jak robiłem download. Nie mam zbyt żadnych informacji, no, żeby się podzielić, więc chyba klapek, no. Baja, Amongo. Ajujaju. Witamy w wesołym cyrku, Amongo. W ogóle, ani jednej osoby nie zabiłeś chyba, ja wszystko zabiłem. Ale no, nie wiem, nie pamiętam, czy kogoś zabiłem. Czemu wtedy zagłosowaliście na teraz tak, Jackal zamienił... Nie ale jak... dobrze się broniłem, no... AB, ty byłeś impostorem. Tak, byłem impostorem, byłem tricksterem. No to co, to tyle. No, to teraz na śmieje lecimy. Ale wiedziałem, że na pewno jest AB i ATM.